Co jest ważne, zarówno przy analizie tego, co jest w naturze, co naturalnie występuje, jak i przy modelowaniu i opracowywaniu nowych białek. Ważne są pewne zakresy zmienności, na które możemy sobie pozwolić w obrębie struktury białka, tak żeby funkcja została zachowana bądź zmodyfikowana, ale w kierunku takim, w jakim chcemy, żeby była zmodyfikowana. Nazywa się to, znane jest to pod pojęciem błędów, no a w naturze te błędy znane są jako mutacje. Jakie są mutacje i jak możemy tymi mutacjami sztucznie operować, żeby nie przesadzić, żeby uzyskać to, o co nam chodzi? Nie jest to tak prosta sprawa, jakby się wydawało. Dlaczego? Dlatego, że czasem bardzo nieznaczna, subtelna mutacja może przynieść niezwykle drastyczne skutki, być bardzo drastyczna w skutkach, tak że cały układ nam się rozleci i zupełnie nie będzie spełniał tego zadania, o które nam chodzi, nie będzie również spełniał zadania, które spełniało to białko pierwotnie, przed taką zmianą. Przykładem jest anemia sierpowata, dziedziczna choroba, która pod względem genetycznym polega na zmianie jednego tylko aminokwasu w jednym z czterech łańcuchów białka hemoglobiny, gdzie łańcuch ten, to jest jeden tylko z czterech łańcuchów, gdzie łańcuch ten składa się ze 140 aminokwasów, a więc różnica praktycznie niezauważalna przed mutacją i po mutacji. Hemoglobina składa się z czterech łańcuchów, dwa łańcuchy alfa i dwa łańcuchy beta. W łańcuchach typu beta nastąpiła wymiana tylko jednego aminokwasu na 146, które budują te łańcuchy beta. W sumie więc mamy na dobrą sprawę dwie zmiany, ale rodzajów zmiany jest jeden, ponieważ to są dwa identyczne łańcuchy beta. Jest to zmiana w pozycji szóstej w sekwencji aminokwasowej łańcucha beta, gdzie kwas glutaminowy oznaczany literką E jest zastąpiony waliną oznaczaną literką V. I to jest cała zmiana. Jakie są konsekwencje tej zmiany? Na poziomie molekularnym tej zmiany nie widać za bardzo. Może te różnice są tutaj jakieś widoczne, ale to są różnice w ramach dopuszczalnych różnic konformacyjnych, dopuszczalnych różnic strukturalnych jednego białka przy zachowaniu jego funkcji fizjologicznej. Jak powiedziałem na samym początku, białka nie posiadają zawsze jednej sztywnej i tej samej struktury. Ta struktura jest troszkę fleksybilna, może się w pewnym zakresie zmieniać. Tutaj różnic nie widać, ponieważ najistotniejsze rzeczy, jak na przykład układ alfa-helic w hemoglobinie i normalnej, i zmutowanej jest podobny, jak również zorientowanie się czterech pierścieni hemowych, które znajdują się w jednej i w drugiej hemoglobinie, też jest podobne. Więc różnice tu są nieznaczne. No więc gdzie te różnice naprawdę są widoczne? Bo w końcu z tego, co wiemy, intuicyjnie chociażby, anemia sierpowata jest dosyć poważną chorobą. Różnice objawiają się na jeszcze wyższym poziomie, na poziomie naprawdę bardzo makro. To znaczy na poziomie morfologii erytrocytów, w których hemoglobina jest głównym białkiem składowym. Tam ponad 80%, jakieś 88, o ile dobrze pamiętam, procent wszystkich białek zawartych w erytrocytach ludzkich to jest właśnie hemoglobina. I dopiero tutaj widać, jak ta subtelna, pojedyncza różnica straszliwie zmieniła kształt w ogóle erytrocytu, przez co erytrocyt nie spełnia tak wydajnie swojej funkcji dotleniającej organizm oraz odprowadzającej dwutlenek węgla, jaką spełniają erytrocyty zdrowe, mające kształt okrągły, dyskoidalny, wklęsły w środku. Zdjęcia skaningowe oraz zdjęcia z mikroskopu elektronowego szczególnie dobrze pokazują, jak bardzo zdeformowany jest kształt takiego erytrocytu z hemoglobiną zmutowaną, hemoglobiną typu anemii sierpowatej. Jakie są konsekwencje fizjologiczne tego? No, te bardzo poważne.
Poza tym, że takie erytrocyty są o wiele mniej wydajne przy dotlenianiu organizmu, to jeszcze na dodatek ich kształt powoduje powstawanie pewnych blokad w rozgałęzieniach naczyń włosowatych, gdzie powstają zatory z nagromadzających się właśnie sierpowatych erytrocytów, jak widać na tej animacji. Tak wyglądają błędy i ich konsekwencje, które są obserwowane, które wystąpiły jako błędy w naturze. A teraz przejdźmy do samego modelowania. Najlepiej spróbujmy wymodelować sobie i stworzyć zupełnie sztuczny, wirtualny hormon, który będzie odpowiednikiem glukagonu. Glukagon jest hormonem, który jest przeciwieństwem innego hormonu pod względem działania, hormonu insuliny. Obydwa hormony, insulina i glukagon, regulują poziom stężenia cukru we krwi. Przy czym insulina zaangażowana jest w kontrolowanie obniżania stężenia cukru we krwi, kiedy jest jej za dużo, a hormon glukagon działa w przeciwnym kierunku, kiedy jest niedobór stężenia cukru we krwi, to wówczas on poprzez rozkład glikogenu, sterowany, kontrolowany rozkład glikogenu, podwyższa ten poziom. Glukagon wyizolowany ze świni jest bardzo podobny do ludzkiego glukagonu. Jest to krótki dosyć łańcuch, 29-aminokwasowy, nawet trudno mówić, że to jest białko. Sekwencja aminokwasowa jest pokazana za pomocą kodów jednoliterowych. Też widać, że jest nieduża. Również można przedstawić przewidywanie, teoretyczne przewidywanie, jakby potwierdzenie tej struktury alfa-helikalnej, która powinna być zgodna z danymi eksperymentalnymi, danymi na przykład rentgenografii strukturalnej, bądź badaniami NMR, gdzie helisa pokazana jako paski niebieskie jest przedstawiona jako wynik końcowy teoretycznego przewidywania struktury drugorzędowej. Najlepiej jest użyć kilku niezależnych programów opartych na kilku niezależnych algorytmach przewidywania struktury helikalnej, struktury drugorzędowej w ogóle, żeby je później porównać i zestawić. I wtedy jesteśmy bardziej pewni, mamy bardziej wiarygodne wyniki odnośnie konkretnych obszarów, w których na pewno występuje helisa, prawda? I możemy wyeliminować obszary wątpliwe, gdzie helisa występuje tylko według jednego algorytmu, a pozostałe tego nie potwierdzają. Glukagon syntetyczny, który w tej chwili już jest używany, który został syntetyzowany przez człowieka, a więc już mamy produkty tego rodzaju manipulacji, różni się od glukagonu świni tylko w trzech pozycjach. W trzech pozycjach za pomocą podstawień trzech aminokwasów. Mianowicie dwie argininy, które występują w naturalnym glukagonie świni, w syntetycznym zastąpione zostały dwiema lizynami. Są to konserwatywne jakby podstawienia. Na czym polega konserwatywność? Zarówno argininy, jak i lizyny są aminokwasami długołańcuchowymi i mają charakter bardzo zasadowy. Trzecią pozycją, która jest pozycją różniącą te dwa produkty, jest pozycja, która okupowana jest w naturalnym glukagonie świni przez kwas asparaginowy, oznaczony literką D. Natomiast w syntetycznym glukagonie występuje tam kwas glutaminowy oznaczony literką E. Znowu jest to substytucja konserwatywna, ponieważ zarówno aminokwas D, jak i E należą do grupy aminokwasów o charakterze silnie kwaśnym. Dlaczego są takie zmiany dokonane? Dlatego, że prawdopodobnie kinetyka działania tego hormonu jest nieco inna i jest po prostu korzystniejsza, jeżeli chodzi o oczekiwania. Również być może te zmiany zostały w syntetycznym glukagonie dokonane dlatego, że glukagon naturalny ulegał degradacji enzymatycznej szybciej niż glukagon syntetyczny. Prawdopodobnie akurat właśnie te elementy, które zostały zmienione, powodują większą odporność tego produktu syntetycznego na atak enzymatyczny
enzymów degradujących hormon glukagon. Dlatego na przykład, jeżeli chcemy aplikować glukagon z zewnątrz pacjentom z niedoborem czy z jakimiś dysfunkcjami metabolicznymi, że oni nie produkują własnego glukagonu, to należałoby zadbać, żeby ten glukagon nie ulegał degradacji zbyt szybko, tak jak to w naturalnych warunkach występuje, tylko żeby mógł utrzymać się dłużej. Podobnie jak z insuliną. Zdecydowanie każdy cukrzyk, każdy diabetyk wolałby rzadziej wstrzykiwać sobie insulinę, a nie tak często, jak jest to wymagane. Gdyby na przykład degradacja insuliny zachodziła wolniej, wówczas nie byłoby konieczności powtarzania tego procesu tak często. Warto jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że wizualizacja może być różna w zależności od tego, na jakich badaniach się opieramy. W przypadku czystych badań krystalograficznych przy jednym rodzaju krystalografii i badaniu pojedynczej komórki krystalograficznej wychodzi nam, że udział alfa-helisy w całej strukturze glukagonu jest nieco mniejszy niż przy badaniach bardziej rozwiniętych z udziałem, z zaangażowaniem jeszcze do tego badań NMR albo innych. I faktycznie, jak się okazuje, w naturalnych warunkach praktycznie cały glukagon od jednego końca do drugiego końca, chociaż jest to krótki łańcuch, ale w całości, niemalże w całości, jest po prostu alfa-helisą. Wygląda to znacznie wyraźniej w przypadku glukagonu naturalnego. Mówię o różnicach w wynikach w zależności od tego, jakie narzędzia eksperymentalne, jeszcze nie wirtualne, zostały użyte. Spróbujmy teraz zaprojektować sobie zupełnie sztuczny, wirtualnie zaprojektować białko, które odpowiada pod względem aktywności biologicznej hormonowi glukagon. Dla odmiany, żeby się nie mylić, nazwijmy go glufagon. Jaki jest cel takiego modelowania? Po co nam to jest potrzebne? Załóżmy, że pacjent, który musi przyjmować glukagon, bądź naturalny, bądź ten syntetyczny, który już jest dostępny, nie toleruje ani jednego, ani drugiego produktu ze względu na to, że wykazuje nietolerancję, odrzut immunologiczny. Po prostu tworzą się przeciwciała, które traktują i jeden, i drugi glukagon jako ciało obce, jako białko obce i organizm broni się przed nim. W związku z tym glukagon nie może działać jako hormon, a co gorsza, następuje obrona immunologiczna przed tym czynnikiem. No nie można tego stosować jako leku. Spróbujmy więc zaprojektować glukagon taki, czyli glufagon, jakiś inny taki, prawda, który nie będzie miał cech charakterystycznych pod względem immunologicznym, pod względem antygenowym dla glukagonu, ani świńskiego, ani syntetycznego, ale będzie miał zachowane cechy hormonalne. Załóżmy, że za cechy hormonalne odpowiedzialne są właśnie te elementy, które wyróżniają, które różnią glukagon naturalny i glukagon syntetyczny, a więc te trzy pozycje, załóżmy, teoretycznie. Nie wnikając w szczegóły, możemy się przyjrzeć profilowi antygenowemu, jak on wygląda ogólnie rzecz biorąc pod względem kształtu. Jest on dla glukagonu dosyć rozciągnięty, co nie jest dziwne, dlatego że to jest bardzo krótkie białko. W związku z tym te wszystkie profile wyglądają dosyć nieciekawie. Program, który został w tej chwili użyty, on przewiduje nie tylko charakterystykę antygenową tego białka, on również jest w stanie przewidywać inne parametry, inne cechy, jak hydrofilność, profil hydrofilności, jak profil fleksybilności, czyli giętkości łańcucha na całym jego obszarze, oraz profil właśnie interesujący nas, profil antygenowości. Jest ich nawet więcej w tym programie, ale na razie skupmy się tylko na tym, bo nas interesuje antygenowość. Profil antygenowości wygląda tak i spróbujmy sobie tylko zapamiętać jego kształt, nie wnikając w znaczenie każdego z tych elementów. A więc mamy
pewien taki minimum lokalne blisko pierwszego początku fragmentu tego białka, następnie lekkie wybrzuszenie, jakby lekkie maksimum i później w końcowym fragmencie tego białka blisko C końca, drugiego końca, znowu stopień antygenowości, prawdopodobieństwo determinanty antygenowej jakby spada. W naszym przypadku chodzi nam o to, żeby ten profil w naszym produkcie wirtualnie zrobionym był jak najbardziej inny. Co więcej, w tym programie jesteśmy w stanie również przewidzieć i zobaczyć, jak wygląda przewidywanie struktury drugorzędowej, struktury alfa helisy, o której wiemy, że na pewno w glukagonie występuje. Tu akurat w przypadku tego programu, ten program niestety zawiódł, ponieważ na poziomie alfa helisy nie ma żadnych kropek, co oznacza, że nie wykrył żadnego fragmentu, który miałby strukturę alfa helikalną. Jak wygląda nasza wiedza i jak my chcemy podejść do całego tego problemu? Wiemy o tym, że alfa helisa, bo musimy zbudować glukagon, który jest alfa helikalny, wiemy o tym, że w alfa helisie ważny jest charakter rodzajów aminokwasów, które występują w co czwartej pozycji. Tak jak schematycznie jest to przedstawione na schemacie, gdzie pary co czwartych aminokwasów są zaznaczone takimi mostkami. A zatem, wiedząc też o tym, że alfa helisa stabilizowana jest przede wszystkim przez aminokwasy o charakterze hydrofobowym, w co czwartej pozycji względem siebie powinny znajdować się aminokwasy hydrofobowe. Co więcej, takie pary aminokwasów, które ze sobą będą oddziaływać, powinny zachodzić na siebie, czyli powinny być wspólne elementy. Jakie aminokwasy są aminokwasami hydrofobowymi? Mamy wypisane w postaci kodów jednoliterowych, a więc L to jest leucyna, I to jest izoleucyna, V to jest walina. To są w zasadzie najważniejsze aminokwasy hydrofobowe, które w sposób jednoznaczny stabilizują układ helikalny. Przystępując do modelowania naszego wirtualnego glufagonu, opieramy się na znanej wiedzy struktur i sekwencji aminokwasowych glukagonu naturalnego i syntetycznego. W pierwszym wierszu znajduje się sekwencja aminokwasowa glukagonu naturalnego, wyizolowanego ze świni. W drugim wierszu znajduje się sekwencja glukagonu syntetycznego. Trzeci wiersz będzie obiektem naszej syntezy. W oparciu o te dane mamy więc już zadeklarowane trzy pozycje. Pozostałe pozycje są oznaczone jako X, czyli jeszcze nieznany aminokwas. Wiadomo tylko, że muszą te pozycje istnieć. Co jeszcze musimy wiedzieć? Musimy pamiętać o tym, że cały glukagon musi mieć strukturę alfa-helikalną, musi być alfa-helisą. Wiemy też, że domyślamy się, i to jest zgodne zresztą z prawdą, że za aktywność antygenową odpowiedzialne są wszystkie aminokwasy i ich układ w sekwencji aminokwasowej wzdłuż całego łańcucha. Efektem naszego wymodelowania, wydedukowania glufagonu, czyli wirtualnego glufagonu, który powinien zachować swoje własności hormonalne, jest więc taki układ. Oczywiście te trzy aminokwasy, dwa zasadowe i jeden kwaśny, są zachowane, a pozostałe pozycje są zajęte przez aminokwasy według takiej zasady, że znajdują się pary co czwartych aminokwasów, jak widać, które mają charakter hydrofobowy. To powinno nam zapewnić strukturę helikalną na całej długości tego łańcucha białkowego. Wyniki analizy teoretycznej za pomocą tego samego programu co poprzednio, ale stworzonego przez nas glufagonu, pokazują, że po pierwsze antygenowość, profil antygenowości jest zupełnie inny niż w przypadku glukagonu syntetycznego i świńskiego. Tam one były podobne do siebie, ale zupełnie inaczej ten kształt wyglądał niż tu. Tu widzimy, że są dwa lokalne maksima, które nie występowały wcześniej, prawda? Brakuje minimum, które było w pierwszym
fragmencie, w początkowym fragmencie tej cząsteczki, tego łańcucha białkowego i też nie ma takiego spadku, który wyraźnie był tam. Zupełnie ten profil jest inny. W związku z tym należy się spodziewać, że układ immunologiczny, układ odpornościowy pacjenta, któremu zaaplikowalibyśmy takie białko, nie rozpozna tego białka jako glukagon, który jest przez niego traktowany jako obce białko, które należy zwalczać. A więc jest pewna szansa, że zostanie takie białko przyjęte. Pewna szansa. Co więcej, jeżeli spojrzymy na wyniki przewidywania teoretycznego struktury drugorzędowej dla syntetyzowanego przez nas w tej chwili glufagonu, widzimy, że według tego algorytmu, który tutaj jest, co jest nawet wynik jest lepszy niż dla naturalnego glukagonu, ponieważ pokazuje idealnie, że jest to układ helikalny od początku do końca. Na poziomie odpowiadającym poziomowi helisy mamy zaznaczone kropki, co oznacza, że każda z pozycji wyraźnie stabilizuje najchętniej układ alfa helisy. Jak wygląda ta sytuacja, sytuacja przewidywania struktury drugorzędowej za pomocą innego programu bioinformatycznego, który używa czterech niezależnych algorytmów przewidywania właśnie tych układów helikalnych, niehelikalnych. Wyniki dla glukagonu naturalnego już były raz podane, gdzie rzeczywiście udział helis, które są zaznaczone jako niebieskie paski, jest duży, ale bardzo duży, nieco większy jest udział helis w glukagonie syntetycznym, a w glufagonie stworzonym w tej chwili przez nas, jak widać, helisy zdecydowanie dominują, więc jest to niemalże idealna, aż przedobrzona struktura hormonu typu glukagon. Glufagon będzie wyglądał też w bardzo ładny sposób, jak widać, odtworzenie struktury przestrzennej tego wirtualnego hormonu całkowicie odpowiada naszym oczekiwaniom. Czy potrafimy poprawiać naturę na poziomie biomolekularnym na podstawie naszej wiedzy, narzędzi, które posiadamy, którymi dysponujemy, no i baz danych? Odpowiedź na to pytanie nie powinna być odpowiedzią wprost, raczej odpowiedzią powinno być pytanie, do czego nam ten pęd do poprawy niby miał być potrzebny. Dlaczego taka odpowiedź jest najwłaściwsza? Celem jest poznanie naturalnych mechanizmów, a następnie ich wykorzystanie do konkretnych celów, a nie ingerencja w istniejący porządek jako taki. A więc wykorzystanie wtedy, kiedy to rzeczywiście jest konieczne. Tak jak tutaj wspomnieliśmy przykład, powiedzmy, człowieka z dysfunkcją produkcji glukagonu pacjenta, prawda? Dla którego to jest jedyny na dobrą sprawę ratunek. A nie po to, żeby wszystkim ludziom to zmieniać, bo nie ma takiej potrzeby. Natura rzeczywiście miała sporo czasu, wiele miliardów lat, na to, żeby wyewoluować i dopracować jak w sposób najbardziej dla siebie idealny cały układ biologiczny, który tworzy nasz organizm na każdym poziomie. Ale z drugiej strony, jakie znaczenie jest takich teoretycznych przewidywań i takiej teoretycznej analizy? Znaczenie jest ogromne. Przede wszystkim oszczędność. Oszczędność i to w różnych aspektach. Oszczędność czasu. Tutaj właśnie w czasie tego wykładu stworzyliśmy nowe białko. Wirtualnie, bo wirtualnie, ale stworzyliśmy. Wiemy już, jak to zrobić. Nauka przestaje być ślepa, bo w tej chwili przekazuje te dane do laboratorium eksperymentalnego, jakiegoś biochemicznego, farmaceutycznego, czy też chemicznego i mówię, tak należy, tak powinien wyglądać właśnie ten hormon, o który Wam chodzi, o który Państwu chodzi dla tego konkretnego pacjenta. No oczywiście też oszczędność pieniędzy, oszczędność wysiłku i materiału, bo tylko robi się jedną próbę zamiast 500 000 próbek w ciemno. Nie mówiąc o znaczeniu poznawczym, które jest jakby oczami dla eksperymentu. Eksperyment, dopóki nie było teorii, nie był poparty teorią, nie był poparty dedukcją teoretyczną, badaniami teoretycznymi, prawda, i tak dalej, eksperyment był ślepy, prawda? Więc tutaj tego rodzaju badania jakby jest dodaniem właśnie oczu dla badań eksperymentalnych. No i oczywiście bardzo ważną rzeczą, o której wspomniałem na samym początku, tak i teraz to podkreślam, że same badania teoretyczne
to jeszcze nie wszystko. One same w sobie nie znaczą nic. One znaczenie swoje dopiero zyskują wtedy, kiedy współgrają i współdziałają z badaniami eksperymentalnymi. Bez eksperymentu znaczenie tych wszystkich wywodów teoretycznych jest zerowe. Wynik badań teoretycznych musi być później przeniesiony, prawda, i zastosowany w eksperymencie, żebyśmy mieli realny produkt, żeby ten pacjent miał mieć co dostarczone, prawda, do swojego organizmu. Jeżeli chodzi o wartość pracy teoretycznej w zakresie biologii molekularnej, bioinformatyki, ta wartość jest rzeczywiście, powinna być doceniona ze względu na to, że tego rodzaju przewidywania w porównaniu z okresem, kiedy nie było jeszcze tej dziedziny albo była ona nierozwinięta, jest mniej więcej porównywalna do szeregu ośrodków w pełni wypełnionych pracowitą, licznymi grupami pracowitych specjalistów z zakresu biochemii, biologii molekularnej, genetyki, mikrobiologii, farmacji i dziedzin pokrewnych.